Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Patrząc na cenniki na stacjach benzynowych dzisiaj zobaczyliśmy, że średnio za litr benzyny bezołowiowej płacimy ponad 5 zł. No i aż trudno uwierzyć, że taka benzyna pod koniec XIX wieku była zwyczajnym odpadem. Była odpadem procesu destylacji ropy naftowej. Kupowano ją wówczas w aptece pod nazwą ligroina i był to środek czyszczący, środek o znaczeniu też takim o funkcjonalności rozpuszczalnika. No i dziś patrzymy na tę fantastyczną karierę i spektakularną karierę odpadu benzynowego, przecierając oczy ze zdumienia. I o tym, do czego dzisiaj różnego typu odpady mogą nam ponownie służyć i jaki możemy mieć z nich użytek, porozmawiam z naszym gościem, którego Państwo już znają, a jest nim pan profesor Wojciech Chyk, chemik z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry i dziękuję za ponowne zaproszenie. Ja się bardzo cieszę, że pan profesor wrócił, bo poprzednią rozmowę urwaliśmy w połowie, właściwie dowiedzieliśmy się, co można wyciągnąć z wybebeszonego komputera, który nam już jest niepotrzebny. Na przykład szkło, na przykład aluminium, na przykład srebro i złoto, co chyba zaskoczyło mnie najbardziej. No ale właśnie mówiliśmy też o tym, że takich odpadów jako Europa produkujemy 10 milionów ton rocznie i że około 1/3 można z powrotem wykorzystać. I zaczęłabym od bardzo ogólnego pytania o to, po co właściwie wykorzystywać takie odpady ponownie i czy to znaczy, że na przykład takie zasoby metali w przyrodzie są wyczerpywalne, czy jeżeli nie będziemy tego przetwarzać, to obudzimy się pewnego dnia w świecie bez aluminium czy bez stali? Tak, właśnie. W tym pytaniu jest już w sumie zawarta odpowiedź. Tak, właśnie to jest ten jeden z takich ogromnych argumentów, żeby zerknąć na alternatywne źródła surowcowe w tym obszarze odpadów, na alternatywne, ponieważ właśnie tak jak w pytaniu pojawiło się, te naturalne, nazwijmy je w ten sposób, czyli te tak zwane kopaliny, są wyczerpywalne. No, w naturalny sposób jest to chyba dość intuicyjnie zrozumiane, można to intuicyjnie zrozumieć, że jest to zasób wyczerpywalny i to tak naprawdę w policzalnych często okresach czasu. Więc takim bardzo mocnym argumentem, który no, przyświeca tej idei gospodarki odpadami, jest właśnie stworzenie alternatywnego, niezależnego strumienia właśnie tego typu surowców takich jak na przykład te, o których rozmawialiśmy ostatnim razem, czyli surowców metalicznych. Ale nie tylko, bo tych obszarów, w których można powiedzieć, można zagnieździć tą gospodarkę odpadami jest kilka i tak naprawdę jest ich w sumie 5 tak naprawdę. Obecnie jest to tak dobrze usystematyzowane, więc oprócz tej gospodarki czy poszukiwania tych alternatywnych źródeł surowcowych właśnie w tym obszarze metali, są również obszary, w których no, inne odpady też powinny być zagospodarowane i wśród nich są właśnie wspomniane tutaj, można powiedzieć, też materiały takie służące do energetycznego, że tak powiem, wspomagania społeczeństw. Ale innymi to tworzywa sztuczne, żywność, to są bardzo ważne obszary odpadowe. No i to, co może dla niektórych też dziwić, też bardzo ogromnym obszarem obecnie odpadowym, czekającym na mądre pomysły zagospodarowania, są obszary budowlane, konstrukcyjne. No i biomasa zamyka, można powiedzieć, te 5 takich kluczowych obszarów, w których opracowuje się i opracowano strategię podejścia do takiego zrównoważonego rozwoju. I wśród nich właśnie jest ten obszar, o którym myśmy dużo rozmawiali na ostatnim naszym spotkaniu, czyli ten obszar, nazwijmy to takich, jak to się nazywa, takich krytycznych surowcowych materiałów, głównie metali, ale nie tylko. Jest też jeden taki pierwiastek niemetaliczny, który aktualnie na świecie ma niesamowicie kluczowe znaczenie i jest praktycznie już wyczerpany. Tak praktycznie. Są już, można powiedzieć, jednostkowe złoża. Tym pierwiastkiem jest fosfor. Może gdzieś tam się przebija do medialnej takiej świadomości, między innymi przez przekazy medialne, właśnie informacja o tym, że bez tego pierwiastka tak naprawdę funkcjonowanie ludzkości jest troszkę no, trudne do wyobrażenia sobie, ponieważ jest to bardzo ważny składnik gleby, a przez to i rozwijających się na nich roślin. Kojarzę fosfor chyba tylko z nawozów, ale dokładnie nie wiem, czy to jest dobre skojarzenie. I to jest bardzo dobre skojarzenie. Dokładnie, to jest to skojarzenie, które powinno nam wszystkim towarzyszyć, że fosfor właśnie ma to gigantyczne znaczenie w tej, można powiedzieć, takiej efektywnej produkcji
produkcji rolniczej. I ten pierwiastek jest niesamowicie, niesamowicie takim reprezentatywnym pierwiastkiem, jeśli chodzi o jego wyczerpywalność. Bo tak naprawdę aktualnie w świecie zasoby tego właśnie pierwiastka, czyli ród związków, które ten pierwiastek zawierają, są faktycznie już na wyczerpaniu i większość krajów wdraża właśnie programy takiego recyklingu tego pierwiastka, również z pewnych bardzo, bardzo dziwnie wyglądających odpadów, jak między innymi odpady, które my produkujemy z naszych płynów fizjologicznych. My wydalamy tak naprawdę również przetrawiony fosfor właśnie z tych dokładnie tak. roślin i warzyw. W wielu krajach europejskich, tutaj wspomnę o Skandynawii, są nawet pewne takie programy wspomagające społeczeństwo, ludzi w warstwie tworzenia domostw, aby ten element w swoich, że tak powiem, w swoich zasobach już uwzględnić tą możliwość odzyskiwania właśnie tego pierwiastka, czy związków właśnie zawierających ten pierwiastek właśnie z tego, co produkujemy, czy co jest jak gdyby elementem naszej tak. takiej normalnej egzystencji, tak. Także to jest bardzo coś ciekawy pierwiastek i on jest dołączony w tej strategii europejskiej do tych pierwiastków, takich, których znaczenie łatwo zrozumieć i szybko odnaleźć ich ważną funkcję w społeczeństwie, czyli metali. To wspomnianych przeze mnie tam na ostatnim spotkaniu całego szeregu i katalogu. Plejada gwiazd. Tak, właśnie wśród nich metali szlachetnych. I nawiązując do pytania, tak, to jest tą siłą napędową właśnie w wdrażaniu tych strategii, w dopasowywaniu swojej tak naprawdę gospodarek i pewnych też mentalności społecznych, jest to, że musimy zdać sobie sprawę z faktu bardzo takiego oczywistego, że to wszystko, co daje nam Ziemia, co jest zawarte w gruncie, no tak można powiedzieć, i we wszystkich zasobach środowiskowych, jest wyczerpywalne. Ale wyczerpywalne też z tego względu, że ekonomia wydobywania tego, nawet gdybyśmy tak na to spojrzeli, staje się coraz mniej opłacalna. Prawda? Dobrym przykładem są na przykład kopalnie węgla kamiennego. My jesteśmy tutaj silnym, mamy silną pozycję. Wchodzimy coraz głębiej, żeby ten surowiec wydobyć, to wchodzenie coraz głębiej, pomijając aspekty bardzo istotne związane z bezpieczeństwem, zabezpieczeniem w ogóle funkcjonowania takiego przedsięwzięcia, stają się coraz bardziej wymagające i kosztowne. Tak, kosztowne z punktu widzenia technologicznego, ale również właśnie z punktu widzenia zabezpieczenia tego, żeby to było w miarę bezpieczne, jeśli można powiedzieć o pracy na gdzieś tam głębokości kilometra albo jeszcze głębiej. Więc ten jest ten argument. Oczywiście są i inne argumenty, które oprócz tego, że nasze te naturalne źródła tych surowców są wyczerpywalne, wyczerpują się, są oczywiście względy środowiskowe, są względy zdrowotne. To wszystko połączone ze sobą daje, no, można powiedzieć, takie oczywiste gdyby spojrzenie na konieczność wdrażania tego typu zaleceń i pomysłów, no i rozwijania się w kierunku wykorzystywania tego, co już funkcjonuje, co już jest w obiegu gospodarczym. Patrzcie. Pan profesor powiedział o tych kosztochłonnych procedurach wydobycia na przykład metali, czy też węgla gdzieś z głębin, no ale z drugiej strony ten proces przetwarzania tych odpadów na to, żeby ponownie je wykorzystać, też jest przecież kosztochłonny. Czy tutaj ten bilans kosztów jest faktycznie po stronie tego odzyskiwania? Bo skoro mówiliśmy wtedy o 1/3 tylko odzyskiwanych substancji, czy tych materiałów, które można z elektrośmieci wyciągnąć, to czy to się opłaca, czy my musimy dopłacić do tego, żeby uchronić na przykład naturę i naszą planetę przed kryzysem klimatycznym, mówiąc już wielkimi hasłami? Tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo dobre pytanie, bo ja jestem też zaangażowany też w projekty, w ramach których tworzymy metody właśnie odzyskiwania metali i później wdrażania ich z powrotem w nadawanie im życiowych funkcji, gospodarczych funkcji. Z tego powodu wiem, jaka jest ekonomia pracy takiej metody. No i trzeba powiedzieć, i to trzeba jasno powiedzieć, że bardzo często, i z tym na przykład borykają się, to na marginesie dodam, ci, którzy przetwarzają odpady z tworzyw sztucznych, to jest dla nich bardzo duży problem. Trzeba to mocno powiedzieć, że bardzo często te metody odzyskiwania tych surowców krytycznych, tworzywa sztucznego, czy właśnie w innych obszarach, o których wspomniałem, gospodarki odpadami, te metody są droższe. Ekonomia ich jest znacznie bardziej, że tak powiem, wymagająca, nazwijmy to tak delikatnie. Nie zawsze. Oczywiście dążymy do tego, żeby było to przynajmniej na takim samym poziomie, jak koszt wydobycia analogicznej ilości wydobycia i przetworzenia analogicznej ilości takiego produktu już właśnie z kopalin czy z tych naturalnych zasobów. Ale
I to jest to ale, bo patrząc na to w ten sposób, no zasklepiamy się, no patrzymy tylko na materiały, które są do tego potrzebne, energię, która jest do tego potrzebna. Ale teraz patrząc na to szerzej, w kontekście społecznym, to ekonomia i koszty związane z wydobywaniem takiego metalu, już tak skrótowo to nazwijmy, są znacząco większe, ponieważ są powiększone o dwa gigantyczne często koszty, które bardzo często trudno tak racjonalnie i łatwo wyliczyć, ale w długofalowej perspektywie one wychodzą. To są koszty środowiskowe, czyli niszczymy tak naprawdę to, co jest naturalne, hałdy, klimat, wyrobiska. Jest to koszt niepowetowany, ponieważ no, daje nam, można powiedzieć, takie obiektywne straty, które dopiero w długofalowej perspektywie są możliwe do oszacowania. I drugi koszt, który jest związany, który powinien być dodany do tego naturalnego wydobycia i do naturalnego wykorzystywania tych zasobów naturalnych, to koszty zdrowotne, społeczne. Proszę zobaczyć, często z takim wydobyciem rud metali, zwłaszcza szlachetnych, złota czy srebra, wiążą się niesamowita dewastacyjna ingerencja w środowisko. Nie tylko w środowisko, ale również wszystko to, co z tym środowiskiem jest związane. A my, człowiek, jest z tym środowiskiem głęboko związany przez pobieraną wodę, przez uprawianą żywność, czy rośliny, które są w glebie gdzieś tam w pobliżu właśnie tego typu wyrobisk czy miejsc wydobycia. Więc globalnie koszt zdrowotny, koszt społeczny, koszt środowiskowy i koszt wydobycia oraz przetworzenia powinien być zestawiony z tym kosztem odtwarzania czy odzyskiwania tego, co już zostało wyprodukowane. I wtedy oczywiście ten znak nierówności jest chyba dość oczywisty, tak, w którą stronę się to przesunie. I tak należy na to właśnie spojrzeć. W wielu miejscach tych takich bardzo mocno uprzemysłowionych, koszty społeczne, tak to nazwijmy ogólnie, czyli dopasowaniem tego poziomu zdrowotnego do właściwego poziomu jest na tyle duży, że tak naprawdę lepiej zrezygnować z tego wydobywania, niż inwestować właśnie w ochronę zdrowia związaną właśnie z tą szkodą, która jest wyrządzana przez coś, co jest po prostu elementem wydobywczym. I to są dodatkowe też ważne kwestie, które powinny przyświecać każdemu, kto taką metodę czy sposób odzyskiwania i wdrażania na powrót do tego obiegu gospodarczego jakiegokolwiek surowca powinien wziąć pod uwagę. To jeśli pan pozwoli, to ja pociągnę ten wątek społeczny. Jako socjolog to mnie najbardziej fascynuje ten pierwiastek ludzki w tej całej historii. Oczywiście. I powiedział pan o tym, że tu mamy koszty ludzkie związane też ze zdrowiem czy dobrostanem mieszkańców, no ale też potrzebna jest pewna postawa po naszej stronie jako użytkowników, żeby być gotowymi do tego, żeby na przykład korzystać z czegoś, co już zostało wyprodukowane, użyte przez poprzedników i wraca do naszych rąk. No przez lata korzystanie chociażby z odzieży używanej czy wykorzystywanie odpadów żywnościowych, no nie było traktowane jako równoprawne, tylko to ci, których nie było stać na nowe, musieli ratować się jakimś takim rewitalizowanym elementem, czy to tak, stroju, czy jedzenia. Tak, tak. Dziś to się chyba zmienia, prawda? Dokładnie tak. Tak to właśnie jest, że to jest cały, można powiedzieć, bardzo wielowątkowy proces. To, o czym tutaj rozmawiamy, wydawać by się mogło, że rozmawiamy o po prostu odzyskaniu z jakiegoś tam elementu dziwnego, który ktoś używał, bardzo ciekawego lub mniej ciekawego metalu lub tworzywa, ale tak naprawdę te reperkusje tego typu sposobu i podejścia są gigantyczne. Właśnie wspomniane tutaj kwestie mentalnościowe, czyli jak gdyby przeformatowanie sposobu myślenia, i to już się staje na naszych oczach, prawda? To co właśnie, o czym pani wspomniała, jest takim świetnym tego przykładem. Jest to, można powiedzieć, nawet wręcz taka postawa no, godna naśladowania aktualnie, i wiele osób odkrywa w tym naprawdę ogromną wartość, bo z różnych względów. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że faktycznie to jest tak, że oczywiście opracowując tę strategię, która jest elementem, czy jak gdyby jest takimi wytycznymi drogowskazami w tej gospodarce obiegu zamkniętym, uwzględniono również aspekty związane z pewnymi uregulowaniami dotyczącymi tego produktu, który stanie się ewentualnie później tym alternatywnym źródłem właśnie tych materiałów czy surowców. I producenci właśnie w tych uregulowaniach są zobowiązani również w tych strategiach
czyli to jest jak gdyby też dodatkowy taki element do produkowania, czyli do tworzenia tych produktów, które będą produktami znacznie bardziej żywotnymi. To jest taka, można powiedzieć, taka deklaracja i taka, można powiedzieć, takie zalecenie. Ale przepraszam, wejdę słowo produkty, czy te elementy składowe, czyli na przykład te pierwiastki czy substancje, z których powstaje? Również produkty, już produkty. No bo to konsumenta, czyli tego końcowego konsumenta najbardziej interesuje ten produkt końcowy. Żywotność tego produktu powoduje, że ten konsument nie będzie sięgał po niego... Po kolejny tak często. W związku z tym, no to w dość logiczny sposób, no zmniejsza częstotliwość sięgania również do tych... Z 10 milionów ton śmieci zostanie nam być może mniej. Produkty bardziej żywotne, produkty, które łatwo można naprawiać, tak mówiąc już bardzo prosto, produkty, które mogą być takimi, można powiedzieć, elementami, czy zbudowane z elementów modularnych, a więc można ich jakość odświeżać przez włączanie, powiedzmy, elementów nowocześniejszych. To są również takie zalecenia. To są również takie zalecenia dla producentów. No i oczywiście kolejny element to właśnie mentalność społeczna. No bo oczywiście mogą być bardzo tutaj mocne reakcje producenckie, pokazujące, nawet reklamujące, pokazujące ten aspekt takiej żywotności, czy takiej, można powiedzieć, takiego dłuższego funkcjonowania konkretnego urządzenia, czy konkretnego produktu, ale bez zmian takich mentalnościowych, czyli edukacja tak naprawdę. Edukacja jest to, no byłoby to bardzo trudne. No i ta edukacja, czy pokazywanie, czy właśnie seminaryjnie, konferencyjnie, od poziomów przedszkolnych wzwyż, pokazywanie, jak jest to konieczny element tak funkcjonowania we współczesnym świecie i społeczeństwie, to pozwoli, że tak powiem, to wszystko zamknąć w jedną całość, bo oczywiście wyłom w jakimkolwiek z tych elementów, które wspomnieliśmy, będzie jak gdyby wydłużał proces realizacji takiej pełnych założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. Przyszło mi do głowy, że takim przejawem naszej edukacji w tym kierunku jest na przykład recykling baterii. Tak. Bo przed lat baterie lądowały w tych śmietnikach, co inne odpady, a teraz jesteśmy grzecznie wychowani do tego, że zbieramy baterie, nawet tu pan profesor zauważył na korytarzu w studiu Radia Campus. Jest pudełko na baterie. I proszę powiedzieć mi, bo ja nie mogę z ciekawości wytrzymać, co się z tymi bateriami później dzieje. Bo zbieramy je grzecznie, wyrzucamy osobno i jaki jest los dalszy takich baterii? Konkretnym przykładzie, w zależności oczywiście jaki typ jest tej baterii, ale powiedzmy te popularne paluszki, czy te baterie, które są oparte tak naprawdę na bardzo takim już standardowym sposobie funkcjonowania od lat niezmienionym, to tak naprawdę z takiej baterii mamy możliwość odzyskania, później włączenia z powrotem właśnie w ten obieg gospodarczy, kilku bardzo ciekawych metali, na przykład właśnie obudowa aluminiowa i cynkowa, no tutaj jest bardzo ważny ten metal, ale również to, co jest zawartością. Zawartością są takie materiały tlenkowe. No i te materiały tlenkowe można wprost po oczyszczeniu, no, czyli zastosowaniu pewnej sprytnej, innowacyjnej metody, oczyścić i na nowo wdrożyć do produkcji właśnie tego samego produktu. Zbieranie tego odpadu jest takim, i później przetwarzanie go w taki sposób, jak powiedziałem, jest takim typowym przykładem recyklingu, czyli rozczłonkowania tego na elementy składowe i włączenia później tych elementów składowych powrotnie, czy na powrót do tego samego procesu produkcyjnego. I to jest, jeśli chodzi o ten, że tak powiem, ten pojemnik. Ale jak wiemy, w większości instytucji już teraz jest nie tylko pojemnik na baterie, wiemy, to są również pojemniki na inne odpady, prawda? I one, segregowane te odpady, właśnie pasują do tego podziału, o którym wspomniałem na samym początku, czyli do tych obszarów, gdzie ta gospodarka odpadami się pojawia. A więc mamy odpady biomasy, czyli papier, tektury, no, tam powiedzmy to, co jest związane z takimi produktami pochodzenia również roślinnego. Mamy odpady z tworzyw sztucznych, prawda? Odpady zmieszane. No właśnie, czyli zmieszane najczęściej żywność. Więc to są właśnie te strumienie. To są te strumienie, które my już właśnie tą swoją postawą, że rzeczywiście będziemy wrzucać tam, gdzie trzeba, ten odpowiedni odpad. Przyczyniamy się do tego, że ktoś później ma już ten strumień przygotowany do łatwiejszego przetwarzania i to jest nasza, jak gdyby nasz udział w tym całym, można powiedzieć, bardzo złożonym mechanizmie tej gospodarki o obiegu zamkniętej. To znaczy, podchodząc do takiego pojemnika, wczytując się w to, co jest tam napisane, jak gdyby no, dopasowując się do tego, co zostało założone i zarekomendowane, my jesteśmy częścią, stajemy się częścią. I to jest właśnie też ten element świadomości, prawda?
prawda? Obserwuję tak, obserwuję, jak to wygląda właśnie to rozdzielanie tego, co się ze sobą przynosi. Jasne, wiadomo, że jest to, wciąż musi być to jakoś administracyjnie kontrolowane, ale tak patrząc właśnie w instytucjach, jest to bardzo, wydaje mi się, rzetelnie wykonywane, a więc ta świadomość na pewno rośnie, jest coraz na wyższym poziomie. I tym może nie w każdej instytucji jest też kolejny pojemnik, nazwijmy to tak go symbolicznie, na pojemnik na właśnie te urządzenia elektroniczne, elektrotechniczne, zużyte. No to już duże sklepy, w których kupując coś nowego mamy możliwość i nawet jest to już teraz obligatoryjne oddać ten sprzęt, który jest już nam niepotrzebny. I właśnie to jest też miejsce, gdzie jest gromadzony właśnie ten rodzaj odpadu. No najbardziej, że tak powiem, tutaj mi bliski, w tym sensie, że związany z tą gospodarką metalami. Kolejne takie pojemniki, to tych pojemników jest bardzo dużo. Zakrętki plastikowe przecież też. No tak. To już gotowy surowiec chyba do recyklingu. No i właśnie, i tutaj z tym recyklingiem trzeba też pamiętać o tym, że są takie też dodatkowe, można powiedzieć, dość nowe terminy związane z tym cyclingiem. Bo oprócz oczywiście recyklingu, mówiąc tak bardziej po polsku, są też upcycling, czyli upcycling i downcycling, prawda? Są to też terminy, o których warto pamiętać. Aktualnie my tak naprawdę te metody, które są aktualnie wdrożone w gospodarce odpadami, są takimi metodami właśnie w kierunku downcyclingu albo przynajmniej właśnie tutaj w recyklingu, ale są też takie przykłady, gdzie mamy upcycling. Co to znaczy? Jak to należy rozróżnić? Otóż rozróżnić to należy w ten sposób, że w tych skrajnych dwóch przypadkach, weźmy upcycling, odzyskany surowiec można wykorzystać do czegoś bardziej wartościowego niż pierwotny produkt, z którego go otrzymano. Downcycling, no to jak nazwa wskazuje, będzie to wykorzystanie do nieco, można powiedzieć, mniej prestiżowy. O poziom niżej w ważniejszym produkcie. I w przypadku gospodarki metalami to bardzo ładnie można zobaczyć. Większość przez lata byliśmy, można powiedzieć, przejeżdżając różnymi drogami, widzimy skupy złomu. Ten skup złomu najczęściej funkcjonował w oparciu o skup stopów stali. No, one były tak, można powiedzieć, ze sobą mieszane i to, co wychodziło, taki, można powiedzieć, konglomerat, to była taka gorszej jakości stal, którą można było tam wykorzystać do nieco mniej wymagających działań. Ale teraz i my na przykład, tutaj też chciałbym wspomnieć o naszym nowym takim projekcie, my poszliśmy również w kierunku tego upcyclingu w tym obszarze gospodarki metalami, ponieważ te metale, które w projekcie GreenMet udaje nam się odzyskiwać, są one odzyskiwane na tak czystym i tak jakościowo dobrym poziomie, że potrafimy je przetworzyć na coś, co jest znacznie wyżej wartościowym, o znacznie wyższej wartości. I na przykład produkujemy preparaty nanometali, czyli takich, można powiedzieć, roztworów, w których ten metal jest na znacznie wyższym poziomie, że tak powiem, technologicznym, a nanometale, nanosrebro na przykład, czy nanozłoto, te nanocząstki, to myślę, że też jest to dość dobrze zauważalne aktualnie. Są stosowane wszędzie, w produktach farmaceutycznych, kosmetycznych, odzieżowych, więc jest to, że tak powiem, przejście z tego, co było, że tak powiem, produktem... Zupełnie zbędne. Tak. Ubocznym produktem naszego działania. To, byłoby to gdzieś tam składowane i pewnie w zdecydowanie mniejszym stopniu spoglądalibyśmy na to jakimś takim właściwy sposób, to teraz idziemy dalej. To znaczy nie dość, że odtwarzamy to, co było, czyli jak gdyby ekstrahujemy te elementy z tego produktu, który już jest niepotrzebny, to jeszcze ten właśnie surowiec potrafimy przetworzyć na coś znacznie bardziej przydatnego we współczesnym świecie, który ma też swoje, że tak powiem, coraz większe wymagania. Coraz więcej wiemy, coraz więcej, że tak powiem, też oczekujemy. Więc to są też ważne takie kwestie w tym obszarze tak szeroko rozumianym właśnie recyklingu. Pamiętajmy, że to nie tylko jest takie zawracanie tego surowca, ale może być to również zawracanie tego surowca wykorzystywanego do produkcji czegoś znacznie bardziej wartościowego niż produkt, z którego
odzyskano właśnie ten surowiec. Z pozoru prozaiczna rozmowa o śmieciach, z pozoru właściwie nie ma tematu, bo to są rzeczy, które są już nam zbędne, odpady naszej codziennej aktywności, a dochodzimy, panie profesorze, do momentu, w którym okazuje się, że te nasze odpady mogą stanowić podstawę do zbudowania czegoś, co jest nam potrzebne, absolutnie cenne i wartościowe. I minęło nam właśnie pół godziny rozmowy, podczas której zahaczyliśmy o różne fascynujące wątki związane z codzienną sprawą, która dotyczy każdego z nas, a mianowicie produkowanie odpadów ubocznych naszej działalności. Od benzyny zaczęliśmy, na kremach do twarzy i nanocząsteczkach srebra kończymy. Tu musimy postawić kropkę, ale jak czuję, ten temat jest wciąż niewyczerpany, a my wraz z naszym codziennym działaniem produkujemy tylko więcej i więcej, więc może to czas też, żeby zastanowić się nad tym, czy aby na pewno potrzebujemy tyle produkować, a później przetwarzać, bo już wiemy, że nie są to tanie rzeczy. Bardzo tak dziękuję bardzo za dziękuję dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Naszym bardzo. Gościem był pan profesor Wojciech Chyk, chemik z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik projektu wspomnianego dzisiaj, projektu GreenMed. Dziękuję pięknie za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję bardzo za zaproszenie. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Efekt Sieci.